Na każdym kroku mogą czyhać na nas niebezpieczeństwa. Przestępcy w coraz bardziej wyrafinowany sposób się do nas zbliżają i wykorzystują swoje umiejętności, by nas oszukać. Posługują się dziwnymi metodami. Zostawiają w samochodach koperty albo kładą dziwne przedmioty na masce. Każdy może paść ich ofiarą, niezależnie od wieku i pochodzenia. Sprawdźmy, czy potraficie rozpoznać sygnały ostrzegawcze i czy wiecie, jak się zachować. Jest późny wieczór, parkujecie pod supermarketem, zamykacie samochód i ruszacie na zakupy. Po powrocie widzicie, że ktoś wsadził wam za wycieraczkę koszulkę. Jeśli znajdziecie się w takiej sytuacji, nie zatrzymujcie się, by ściągnąć materiał z szyby. Jak najszybciej wsiądźcie do auta i odjedźcie. Znajdźcie dobrze oświetlone miejsce, najlepiej żeby kręciły się tam inne osoby i dopiero wtedy wyrzućcie koszulkę. To całkiem nowa metoda działania przestępców, która polega na odwróceniu uwagi samotnych kierowców. Na widok koszulki lub innego dużego kawałka materiału zatrzymujecie się, by go zdjąć. W międzyczasie może zakraść się do was przestępca i kto wie, do czego mogłoby dojść. Jeśli macie przy sobie torby z zakupami, nie otwierajcie bagażnika, to również naraża was na niebezpieczeństwo ze strony bandziora i was spowalnia. Wrzućcie zakupy do samochodu, poukładajcie je później, kiedy będziecie już bezpieczni. Jeszcze bardziej przerażające może być odnalezienie w samochodzie koperty. Na pewno zamknęliście auto, więc komuś udało się do niego włamać. Przede wszystkim musicie pamiętać o podstawowej zasadzie bezpieczeństwa i jak najszybciej stamtąd odjechać. Następnie musicie wyrzucić kopertę, nawet do niej nie zaglądając. Wewnątrz może być coś paskudnego. Ale załóżmy, że ciekawość zwyciężyła i pomimo wszystko zerknęliście do środka. Niewykluczone, że znaleźlibyście tam liścik o treści: Szanowni Państwo, przetestowaliśmy zabezpieczenia Państwa pojazdu i okazały się one niedostatecznie satysfakcjonujące. Jak widać, bardzo łatwo się do niego włamać. Oczekujemy zapłaty za test, a w zamian przyślemy kogoś, kto pomoże Państwu zamontować odpowiednie systemy bezpieczeństwa. Dobrze, że złodziej niczego nie zabrał, więc wyrzućcie kopertę i zignorujcie wiadomość. Jeśli zapłacicie oszustom, prawdopodobnie zrobią to ponownie, albo nawet pokuszą się o coś gorszego. Najlepsze, co można zrobić w takiej sytuacji, to udać się do zaufanego serwisu i sprawdzić, jak działa system bezpieczeństwa pojazdu, albo go wymienić, jeśli nie jest do końca sprawny. Butelka z wodą na masce to znak, że jesteście w wielkim niebezpieczeństwie. Podobnie jak w przypadku ubrania na wycieraczce, ma to służyć odwróceniu uwagi i zmuszeniu was do wyjścia z samochodu. Tylko że ta metoda jest o wiele gorsza. Nawet jeśli nie zdejmiecie butelki lub innego większego i przyciągającego wzrok przedmiotu i od razu pojedziecie do domu, może spotkać was prawdziwe nieszczęście. Ludzie, którzy położyli wam butelkę na masce samochodu, mogli też zamontować nadajnik GPS, dlatego jadąc do domu możecie ściągnąć na siebie przestępców. W takiej sytuacji najlepiej zaparkować w zatłoczonym miejscu i poszukać nadajnika, albo udać się do najbliższego komisariatu policji, aby zrobili to za was. Kiedy nieznajomy prosi was o zrobienie mu zdjęcia i daje wam swój telefon, powstrzymajcie się przez chwilę. Najpierw mu się przyjrzyjcie. Jeśli wygląda podejrzanie lub wrogo, lepiej grzecznie mu odmówić. To może być oszust. Wręcza wam telefon, uruchamiacie aparat i widzicie, że jest zepsuty. Obraz jest uszkodzony. Oddajecie nieznajomemu gadżet, a on oskarża was o jego uszkodzenie. Domaga się pieniędzy i wszczyna awanturę. W takiej sytuacji lepiej nie panikować i nie dać się sprowokować. Spokojnie odejdźcie. Dajcie mu jasno do zrozumienia, że nie dacie się nabrać. A jeśli oszust zachowuje się zbyt agresywnie, wezwijcie policję. Złodzieje mogą też umieścić na ścianie lub w drzwiach waszego domu ulotkę reklamową, gazetę lub naklejkę. Możecie też znaleźć na progu kawałek papieru albo wąski pasek z plastikowej butelki. Jeśli przez dłuższy czas nie pozbędziecie się tych przedmiotów, złodzieje pomyślą, że nie ma was w domu. Właśnie w taki sposób oznaczają budynki i mieszkania, do których łatwo się włamać. W końcu wchodzenie do pustego lokum jest o wiele bezpieczniejsze, a więc jak tylko znajdziecie jakiś podejrzany przedmiot, od razu się go pozbądźcie. Jeśli ulotka lub gazetka wisi w drzwiach dzień czy dwa, to sygnał dla złodzieja. Oczywiście mogą to być zwyczajne reklamy, ale i tak przecież ich nie potrzebujecie. Oprócz ulotek na drzwiach mieszkania znaleźć można też dziwne oznaczenia, cyfry, krzyżyki i inne symbole.
W taki sposób włamywacze oznaczają domy, do których chcą się włamać. Jeśli zobaczycie coś podobnego, lepiej zadzwonić na policję. Wracacie z pracy do domu i nagle zauważacie, że kończy wam się paliwo. To dziwne, bo przecież niedawno tankowaliście do pełna. Podjeżdżacie na stację benzynową, a następnie do mechanika, żeby sprawdzić, czy paliwo nie wycieka. W międzyczasie włamywacze wynoszą rzeczy z waszego domu. Celowo spuścili paliwo, żebyście pojechali na stację. W ten sposób was zatrzymali i zyskali czas, by was obrabować. Jeśli jesteście pewni, że ostatnio tankowaliście i ktoś spuścił wam paliwo, zadzwońcie do sąsiadów, żeby mieli oko na wasz dom lub mieszkanie. Włamywacze mogą też upozorować wypadek, by wywabić was z domu. Nie dajcie się nabrać, a jeśli faktycznie coś złego się stało, lepiej zadzwonić na 112. Uważajcie też na dziwne, głuche telefony. Jeśli pojawiają się dość często, może to oznaczać, że wasze mieszkanie jest na celowniku włamywaczy i w ten sposób sprawdzają, czy jesteście w domu. Zawsze upewniajcie się, że taksometr w taksówce działa. Jeśli po zajęciu miejsca usłyszycie od kierowcy, że licznik jest zepsuty, lepiej wysiądźcie z samochodu i zadzwońcie po kogoś innego. Bez taksometru możecie zostać oszukani i zapłacicie więcej niż normalnie, zwłaszcza jeśli jesteście turystami. Na środku autostrady zepsuł wam się samochód. Dzwonicie po pomoc drogową. Nie mija nawet 5 minut, a zjawia się laweta i kierowca oferuje pomoc. Lepiej grzecznie odrzucić ofertę. Co prawda będziecie musieli dłużej poczekać, ale przynajmniej nie przepłacicie. Istnieją firmy holownicze, które wykorzystują nieszczęsnych kierowców, którzy utknęli na odludziu. Uprzejmy nieznajomy może zabrać wam samochód i nie oddać go, dopóki nie zapłacicie mu dwukrotnie więcej. Jeśli nie macie pewności, czy laweta, która przybyła wam na pomoc, faktycznie została wysłana przez firmę, do której dzwoniliście, skontaktujcie się z nią jeszcze raz i zapytajcie o numery tablicy rejestracyjnej pojazdu. Wybierając miejsce parkingowe, lepiej unikać stawania w cieniu większych pojazdów. Blokują one pole widzenia, a wy możecie paść ofiarą przestępcy ukrywającego się za vanem lub ciężarówką, która stoi obok waszego samochodu. Zdarza się, że oszuści podszywają się pod przedstawicieli banku. Pamiętajcie, że pracownicy banku nigdy nie poproszą was o podanie informacji na temat konta, takich jak PIN czy jednorazowe hasło wysyłane na telefon. Jeśli ktoś was o to zapyta, najlepiej od razu się rozłączyć i zadzwonić do banku na numer podany na stronie internetowej. Płacenie kartą płatniczą lub poprzez e-portfel za pośrednictwem zaufanego serwisu to jedyny bezpieczny sposób na płatności w sieci. Jeśli firma wymaga nietypowego sposobu na zapłatę, np. kartą podarunkową, bonem albo przelewem na inną kartę poprzez aplikację bankową, to jest to poważny sygnał ostrzegawczy. Rzetelna firma nigdy nie zmusi was do czegoś takiego, a ponadto po wszystkim wyśle wam potwierdzenie.